Zmiana jest obok chyba podatków i śmierci taką jedyną pewną rzeczą. Zmiana największa to posiadanie dzieci. Zazwyczaj jak jest zmiana, to dzieje się coś nieoczekiwanego. Przełom w życiu, który otwiera nam nowe drzwi. Niektóre nam zamyka, niektóre nam otwiera. Zmiana. Generalnie ludzie nie lubią zmian. Zmiana to nie jest przede wszystkim coś, co wywraca nasze życie do góry nogami o 180 stopni. Dla mnie zmiana może odbyć się w kilku aspektach. Przede wszystkim świadomości, podejścia do problemu, jakim tutaj się borykamy. I w naszym życiu codziennym mimo wszystko gdzieś ta choroba z nami jest. Prędzej czy później może dotknąć każdego. I myślę, że kwestią najważniejszą jest tutaj zmiana taka podejścia do tego i uświadomienie sobie, że nas to też może spotkać, każdego. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest jakiś trzon, w którym jesteśmy osadzeni, natomiast wokół tego wszystkiego krążą zmiany każdego dnia i jeśli nie będziemy też otwarci na to, żeby się zmieniać, na to, żeby pewne decyzje podejmować, tylko trzymać się jakichś utartych schematów, to czasami możemy dużo stracić. Zmiany, które ostatni czas przyniósł na świecie, to jest temat, z którym nie masz wyboru, czy chcesz się zmagać, tylko musisz się zmagać. Tak, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień tak naprawdę my się zmieniamy, jesteśmy innymi ludźmi i z tym trzeba żyć, do tego się trzeba przyzwyczaić, tak? Czyli cały czas się zmieniamy i to od nas zależy, jak się zmienimy. Tak, ja jestem takim typem trochę ryzykanta, więc ja lubię zmiany, lubię podejmować ryzyko i te zmiany mnie są takim motorem napędowym jakby dalszej pracy. Zmiana różnie na nas wpływa, potrafi nas przygnieść do ziemi, potrafi nas też wypchnąć do góry, więc zawsze patrzę na zmianę jako szansa. Trzeba umieć zaakceptować zmianę, bo nie każdy potrafi to zrobić. Dać sobie czas, żeby tą zmianę właśnie zaakceptować, żeby ją podjąć. Dla mnie oznacza to życie. To jest, życie jest ciągłą zmianą.